kolejna nowość Acera zaprezentowana dziś na konferencji w Nowym Jorku to Liquid Zest Plus. To jest tak naprawdę następca produktu, który pojawił się na rynku kilka miesięcy temu. No i teraz kilka słów na jego temat, bo jest to interesujący produkt ze względu na kilka parametrów. A tak naprawdę przede wszystkim rzuca się w oczy to, jaki jest dość gruby. Wszystko za sprawą tego, że w środku znajduje się akumulator, którego pojemność to 5000 mAh. Co ważne, klapkę można zdjąć. Ta klapka jest niestety tak dość chamsko plastikowa. Tutaj Robert Nawrowski mówił, że ona wyglądała na prezentacji trochę lepiej. No i ja niestety nie potwierdzam tego, że wtedy wyglądała i w rzeczywistości również nie wygląda. To jest po prostu zwykły plastik, który no, przypomina po prostu tanie telefony, bo takim właśnie telefonem jest Zest Plus. Niestety, czego mogliśmy się spodziewać? Akumulator nie jest wymienialny, a szkoda. Natomiast pod obudową widać, że mamy głośnik mono na dole. Oprócz tego dwa sloty kart microSD, microSIM, microSD oczywiście z drugiej strony. Obiektyw aparatu 13 megapikseli, laserowy autofokus, dioda doświetlająca i tyle jeśli chodzi o tył urządzenia. Tak prezentuje się w całości z obudową założoną. Tak jak wspomniałam, no urządzenie jest dość grube, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te 5000 mAh, to jakoś tak w miarę w normie i całkiem nieźle leży w dłoni, mimo tego, że ma ekran o przekątnej 5,5 cala, którego rozdzielczość to 1280x720 pikseli. To z kolei sprawia, że prawdopodobnie będzie zapewniał bardzo długi czas pracy, bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o... nie mam dostępu internetu, no ale wiem o tym, że nie mam dostępu do internetu. W każdym razie chodzi o to, że prądożerność powinna stać na dobrym poziomie, bo mamy tutaj ekran HD, mamy 5000 mAh, dokładnie tak samo jak w Asusie Zenfone Max, który oferował tak mniej więcej 12 godzin na włączonym ekranie, czyli naprawdę, naprawdę całkiem niezły sot. Mamy tutaj jeszcze poza samą aplikacją aparatu, o której chciałam wam powiedzieć kilka słów, która według mnie nie jest do końca intuicyjna. Mamy tryb profesjonalny w aparacie, dzięki któremu możemy zmieniać niektóre parametry robiąc zdjęcia, ale tutaj w oczy rzuca się najbardziej, a w oczy rzuca się to jest chyba mój ulubiony zwrot ostatnio. Przede wszystkim obiektyw przedniego aparatu, którego rozdzielczość to 5 megapikseli. I co istotne, mamy tutaj trzy systemy, które mają powodować, że zdjęcia będą wychodziły naprawdę ostre i dobrej jakości. Czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy. No i tak właśnie przedstawia się Acer Liquid Zest Plus. Jeśli chodzi o krawędzie, no to na prawej mamy przyciski do regulacji głośności i włącznik, miejsce do podważenia obudowy, port micro USB na dole, no i lewa krawędź jest pusta. Oczywiście te klapki dzięki temu, że są demontowalne, można wymieniać, są one w różnych kolorach, na prezentacji były w czarnym i białym. Do tego można dokupić specjalne tui, które ma całkiem fajne dodatkowe opcje, a przede wszystkim ma taką tutaj dziurę na froncie, dzięki której możemy sterować ekranem za pomocą właśnie założonego etui. No i to tyle, jeśli chodzi o samego Liquida Zest Plus. Jeżeli macie jakieś pytania, polecam się do kontaktu. Trzymajcie się. A, jeszcze nie powiedziałam, cena tego produktu ma wynosić mniej niż $250, czyli ma być całkiem przyjemna. No i teraz, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.